patronat nad cyklem podcastów objął najbardziej zielony spośród zarządców centrów handlowych Metro Properties, zarządca m.in. centrów handlowych pod marką M1. Cześć Ewa. Cześć, witaj Artur. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. No, dziękuję za zaproszenie. I już tłumaczę, gdzie jesteśmy. Dobrze. Nagrywamy podcast, który nosi nazwę Impact the Future, czyli wpłynąć jakoś na przyszłość. I spotykam się głównie albo z innowatorami, którzy zmieniają świat na lepszy przez wynalazki, przez wdrażanie technologii, albo z ludźmi, i ty jesteś w tej kategorii, tak, którzy przez swoją działalność robią coś pożytecznego dla planety. No, ulga wielka, że w ten sposób mnie postrzegasz i moją pracę. Tak postrzegam, a szczególnie, oczywiście ty jesteś, przedstawię cię, może od tego zaczniemy, jesteś dla mnie najbardziej znaną polską dokumentalistką, która ma olbrzymie doświadczenie międzynarodowe, bo przecież większość czasu swojego zawodowego spędziłaś za granicą. Ostrogi, tak, ostrzyłam w BBC. W BBC głównie, ale też byłaś wysłannikiem z Ameryki, byłaś wysłannikiem w Rosji, gdzie robiłaś relacje. No, wszyscy znamy filmy typu Dzieci Biesłany, wstrząsające, więc można powiedzieć, że ten dokument to jest taki społeczno-polityczny dokument, tak to można skategoryzować, tak? Tak, tak. Mhm. Ale ten ostatni dokument, który robiłaś w Ekwadorze, jest bardzo bliski temu, no, co ja akurat robię, tak. To jest ostatnie dziecko i on jest dla mnie najbardziej wstrząsający ze wszystkich dokumentów, które zrobiłaś. Wiesz, to zależy kto co ogląda oczywiście, bo myślę, że mam w swoim tak zwanym dorobku filmy, które na różnych etapach różnymi sumieniami, umysłami tak potrząsały i miały ogromny oddźwięk. Ale ten trzęsie całym światem. Ale istotnie, mówimy o klęsce obfitości. Klątwa obfitości. Rzeczywiście jest to tylko i wyłącznie z pozoru historia opowiedziana z Ekwadoru, bo tak naprawdę to na przykładzie tego Ekwadoru powstało przesłanie globalne. To jest, wiesz, wyzwanie w tym filmie i pytanie rzucone do całego świata. Czy możemy sobie w dalszym ciągu pozwolić na wydobywanie paliw kopalnych w obszarach takich jak Narodowy Park Yasuni, najbardziej bioróżnorodny obszar na świecie. Tak, ja dam taki podkład do tego. Bioróżnorodny to oznacza, że tam jest najwięcej gatunków roślin i zwierząt na świecie. Można powiedzieć na metr kwadratowy, bo tam jest ich, z tego co pamiętam, milion, a łącznie jest 10 milionów na świecie. A to jest maleńki obszar, który jest takim sercem Amazonii, można powiedzieć. Lasu deszczowego. Niezwykłe miejsce. A jeszcze, dlaczego w ogóle to miejsce wybrałaś, to pewnie wynika to z tego, że tam był planowany gigantyczny eksperyment, można powiedzieć społeczno-polityczny, który miał polegać na tym, że powiedzmy prezydent Ekwadoru powiedział: dobrze, my nie będziemy wydobywali ropy, w sensie zaprzestaniemy temu, jeśli świat zrzuci się na te straty, które będziemy mieli finansowe wynikające z tego. Tak, nieprawdopodobna strata. Świat utracił wtedy w 2009 roku bodajże niezwykłą szansę. To był ten moment, kiedy generalnie globalna gospodarka mogła być przestawiona na zupełnie inne tory i świat mógłby przynajmniej spróbować, czy możemy zrezygnować z modelu, który kręci świat od zawsze, czyli gospodarkę globalną, która opiera się na wydobywaniu paliw kopalnych. Co takie wydobywanie czyni z naszym środowiskiem naturalnym, co w konsekwencji przekłada się na zmiany klimatyczne i generalną dewastację naszej planety, no o tym właśnie opowiada i uświadamia ten film. To jest opowiedziana historia w tym filmie, taki właściwie główny wątek narracji, wokół którego ja dobudowałam wszystkie inne wątki. To jest historia tej tak zwanej inicjatywy Yasuni ITT, to o czym przed chwilą powiedziałeś. No, takim punkt kulminacyjny to był ten szczyt klimatyczny w Kopenhadze w 2009 roku, gdzie ostatecznie tą inicjatywę pogrzebano i w filmie jest pokazana cały jej przebieg, historia, na skutek czego to się stało, kto jest głównie obarczony winą za fiasko tej inicjatywy, kim są główni przegrani, kto na tym najbardziej stracił. Ja muszę ci powiedzieć, że jak robiłam ten film, to był taki moment,
kiedy ja właściwie straciłam kompletnie zaufanie, wiesz, do takich inicjatyw na rzecz klimatu w postaci szczytów, rozmów na wysokim szczeblu, spotkań, zjeżdżają się, wiesz, głównie panowie w garniturach, wiesz, zasiadają, dyskutują, uchwalają, potem jest, wiesz, podpisywanie uroczyste dokumentów, kamera, wiesz, zbliżenie kamery na podpis i co? I kompletnie nic z tego nie wynika. Zdarzają się czasami perełki jak Greta, która no wiesz, akurat... no ale ona nie, no, no wiesz, to ona jest jak gdyby konsekwencją, wiesz, tego, dokładnie w tym sensie, co mówię, konsekwencją tych szczytów, z których generalnie nic nie wynika. No, popatrz, gdzie dzisiaj jesteśmy, oczywiście są osoby, które się będą ze mną spierały, ale gdzie my dzisiaj jesteśmy, jeżeli chodzi o porozumienia paryskie w 2015 roku. Wiesz, ten tak zwany target przekroczenia tej temperatury, no to już w tej chwili jest w zasadzie, możemy to odłożyć do lamusa. Jedyna, prawda, platforma, gdzie wreszcie się świat dogadał, będziemy wspólnie ratować ten świat, no dziś najpotężniejsze państwo na świecie wycofało, prawda, swoje uczestnictwo. Stany Zjednoczone, decyzje obecnego prezydenta już nie są w tym układzie. Tak, jawnie powiedziały to publicznie. I wiesz, i wtedy pamiętam właśnie, pracując głównie na materiałach archiwalnych, no bo oczywiście ten fragment dotyczący, gdzie był ten finalny, rozegrał się finalny rozdział tej inicjatywy, która miała ratować Jasuni i wskazać, pozwolić światu spróbowania, może spróbujmy inaczej, przestawmy się na zupełnie inne tory. To był taki dla mnie ten gwóźdź do trumny, wiesz, bo tam wyszła, wiesz, ta cała hipokryzja, wiesz, ta potężna niemoc, wiesz, że myśmy sobie wymyślili takie formułki w postaci szczytów, prawda, że tu będziemy decydować, o tym będziemy decydować na tych poziomach i ratować świat i to się nie sprawdza. A z kolei, wiesz, będąc w tym Jasuni, pracując nad tym filmem, ten czas, który ja spędziłam z tymi, którzy są w samym sercu tej dżungli, w samym sercu tego parku narodowego i oni tam walczą o to z tego poziomu organicznego. Dlaczego walczą? Co ich napędza? Chęć przeżycia, bo dla nich zniszczenie tego parku narodowego to jest tak, jakby ci ktoś wszedł do mieszkania, rozumiesz, z maczetą, zdemolował ci to mieszkanie i na końcu jeszcze podpalił. I wiesz, wychodzisz z węzełkiem na plecach i mieszkasz na ulicy. Bo to jest piękne więcej... zdjęcia tam są rodzin, które mieszkają. To jest miejsce, gdzie oczywiście żadnej cywilizacji nie ma. Nie, no to jest, muszę ci powiedzieć, że nic, absolutnie nic nie jest w stanie... Żadne zdjęcia, które są rzeczywiście przepiękne, wiesz, co jest wyłącznie zasługą moich fantastycznych dwóch operatorów, a nie moją, i tego, jakim to miejsce jest, prawda, że było co fotografować, ale nic nie jest w stanie, wiesz, najbardziej kolorowe, wiesz, najlepszej jakości, rozdzielczości zdjęcia nie są ci w stanie oddać piękna energii, wiesz, jaka tam panuje, wiesz, tak, no po pierwsze chodziliśmy spać skórami, bo nie było światła i wiesz, i tak nie było zrobić, jak słońce zaszło, ale też z kolei pamiętam pobudki, no wiesz, zanim jeszcze to słońce wzeszło, budziły nas tam jakieś kury, czy jakieś inne, wiesz, ptaki. I pamiętam takie, wiesz, obrazki, ja, wiesz, przecieram oko tam, wiesz, z mojego śpiwora, wiesz, z takiego namiotu i widzę mojego operatora jeszcze w slipkach, który odpala drona i, wiesz, i robi zdjęcia, jak się wyłania piękne słońce nad tą dżunglą. Niesamowite są zdjęcia, jak tam wiesz, chmury to, są. Tak, to są przeżycia, za które, wiesz, żadne wynagrodzenie nie jest w stanie oddać wymiernej, wiesz, wymiernych benefitów, które ty z tego czerpałaś, wiesz, ja, benefity, wiesz, te moje, wiesz, przeżycia, wspomnienia, to w jakiś sposób mnie zmieniło nawet, wiesz, w sensie, że jakaś taka determinacja jakiegoś przeformatowania tej mojej ścieżki zawodowej, tak zwanej kariery, i żeby się zająć właśnie takimi tematami bardziej globalnymi, wiesz, tematami, które dotyczą nas wszystkim, bo to, co opowiedziałam, że to jest tylko z pozoru opowiedziana tutaj lokalna historia z Ekwadoru, to jest tak naprawdę historia o nas współcześnie, historia o globalnym świecie, o jego wyzwaniach, o tym, co się nie sprawdziło, o tym, co się nie sprawdza. Ale to jest chyba najbardziej, jeżeli już byśmy przeszli do takiego wątku warsztatowego w dokumencie, moje doświadczenie też pokazało mi, że najbardziej takim efektywnym sposobem zbudowania takiego przekazu dla globalnego odbiorcy i uświadomienie mu, że to nie jest tam, że to nie dotyczy jakiegoś Alvaro w Ekwadorze, tylko to dotyczy Kowalskiego nad Wisłą i Smysa, wiesz, w Londynie, to jest zbudowanie tej narracji wokół ludzkich dramatów. Musi być konkretny bohater. Temat globalny,
ale poprzez lokalne historie, poprzez namacalne przykłady ludzi, którzy cierpią, wiesz, pokazać ich cierpienie, bo to jest coś, co najbardziej zapada w pamięci widza. Jasne. I najbardziej, to jest najbardziej efektywny sposób podnoszenia świadomości w moim pojęciu. Ale zanim przejdziemy, tak, to powiedz mi, jak długo byłaś w Ekwadorze? Ile to trzeba było tam czasu spędzić, To była bardzo misterna operacja na ogromną skalę, no bo wyobraź sobie, temat powstał nad Wisłą, produkcja nad Wisłą, a to wszystko się dzieje na drugiej półkuli. No co mi ogromnie pomogło, to moja płynna znajomość hiszpańskiego. Wiesz, tutaj byłam od razu na wygranej pozycji, na dzień dobry. Po raz pierwszy pojechałam do Ekwadoru w 2017 roku w maju. Tak naprawdę idea tego filmu urodziła się w końcu roku 2016, wczesną jesienią dostałam propozycję realizacji, oczywiście ją bardzo szybko przyjęłam. No potem był żmudny etap, jak to zwykle bywa, wiesz, zorganizowania środków na produkcję i na tyle była ta produkcja, posunęła się do przodu, że ja w maju mogłam pojechać na pierwszy rekonesans, na pierwszą dokumentację w terenie, pojechałam sama jeszcze bez ekipy, spędziłam tam miesiąc. I to było fantastyczne, bo to było przede wszystkim, znalazłam sobie fantastycznych współpracowników, wiesz. To jest coś, co zresztą mnie najbardziej kręci w tej mojej pracy, wiesz, to jest praca z zespołem, który sobie sama od podstaw, wiesz, budujesz, dobierasz współpracowników. Zespół na miejsce to już totalnie jest tworzenie absolutnie. Od zera relacji. No i to było była moja podczas tej podróży, moja pierwsza ekspozycja na tą dżunglę, bo ja tak sobie podzieliłam tą moją pracę. 2 tygodnie byłam w Quito, w stolicy Ekwadoru i tam jak gdyby szukałam materiału do tej części merytorycznej, ustawiałam jakieś wywiady z osobami, prawda, niezbędnymi, które głównie, na przykład uczestnicy, osoby, które pracowały nad tym procesem, tej inicjatywy Yasuni, no ale najważniejsze było ustawienie tych zdjęć w terenie, czyli w tej dżungli. Miałam też takiego asystenta, z którym po raz pierwszy wybrałam się na objazd właśnie i do tego Yasuni pojechaliśmy, tam się spotkałam z tymi bohaterami. No to były zupełnie, każdy dzień jak gdyby napędzał coraz większego apetytu, przydawał coraz większego apetytu na realizację. Potem jeszcze byłam 2 razy w Ekwadorze, zanim pod koniec października dobiła do mnie moja ekipa, moich 2 operatorów, operator dźwięku i ekipą w liczbie 5 czy 6 osób, już nie pamiętam, bo jeszcze miałam, przepraszam, 2 asystentów, czyli 6 osób, słuchaj, dokładnie 1 listopada we wszystkich świętych naszych tutaj zaczęliśmy zdjęcia w Ekwadorze. Wróciłam do Polski, wróciliśmy wszyscy tuż przed świętami w grudniu. No i w styczniu zaczął się etap postprodukcji, czyli jak gdyby etap porodówki, tam gdzie ten film powstawał już na montażu. Premiera odbyła się w grudniu w 2018 roku w Katowicach na COP-ie 24. To bardzo ciekawe. Ja staram się, jak moi koledzy, którzy robią filmy fabularne, jak mi opowiadają, z czym oni się zmagają i jak oni to robią, to bardzo łatwo to przyrównać do startupu technologicznego, bo tak, zaczynają od tego, że zbierają pieniądze, obiecują inwestorom szansę, bo to nie jest pewne, na zwrot z inwestycji. Część filmów fabularnych jest bardzo rentowna, część lekko rentowna i duża część jest totalnie pod wodą. Tak. I teraz trzeba kogoś namówić, mając tylko coś na papierze, tak? Więc to jest tylko idea. Tak. Ale filmy fabularne ze swojej natury, one są raczej komercyjne. Raczej większość zarabiają, komercyjne. Tak. Tak. Są tak przygotowywane. A żebyśmy wszyscy zrozumieli, film dokumentalny to jest temat misyjny. To jest temat misyjny. To jest troszkę worek bez dna. Tak, znaczy w sensie, im większy budżet, tym więcej można ciekawych rzeczy osiągnąć. Na pewno, tak? Na pewno. Więc produkowanie takiego filmu dokumentalnego to może być budżet 500 000, może być 1 000 000, może być nawet 2 miliony absolutnie złotych, a są i droższe. Absolutnie. Więc ten etap, ta cała praca wygląda tak jak przy filmie fabularnym, można powiedzieć. Tam jest troszeczkę inaczej, bo nie ma tych aktorów, którzy są wyćwiczeni, tylko są prawdziwi bohaterowie. Prawdziwi bohaterowie. I powiedz, bo chciałbym teraz przejść, nad jakim projektem teraz pracujesz, ja już wiem. Ale wiesz, tak ciekawie tutaj mnie opowiedziałeś, wiesz, ten twój wstęp. Ja niejako od razu mnie prowokuje, żeby powiedzieć, jak to tak naprawdę wygląda od strony dokumentu. I
pozwolisz, że powiem parę słów na ten temat, bo istotnie, tak jak zauważyłeś, z reguły, bez względu na to, czy jest to pełna klapa, czy tylko do połowy, czy sukces, z natury filmy fabularne są przedsięwzięciami komercyjnymi. Takim przedsięwzięciem na pewno nie jest dokument. Ja przez bardzo, bardzo wiele lat, właściwie powiedziałabym przez najważniejszy etap mojej pracy zawodowej, który był etapem BBC, tam gdzie ja się w ogóle nauczyłam realizacji tego dokumentu i gdzie miałam najlepszą szkołę i gdzie zrealizowałam no, moje jedno z najlepszych filmów, ja miałam niesłychanie komfortową sytuację, bo ja nigdy o tak zwany budżet nie musiałam się martwić, jako ten, prawda, jak jest to w przypadku niezależnych producentów, reżyserów. Wystarczyło, że był dobry temat. Ja wychodziłam od naczelnej po krótkiej rozmowie, szłam do finansowej, dostawałam budżet, zaczynałam robić film. No wiesz, dzisiaj myślę o tym z łezką w oku, bo od momentu, kiedy zdecydowałam się na odejście z BBC, jakieś 4 lata temu, ta sytuacja zaczęła wyglądać zupełnie inaczej i dziś dobiłam do grona osób, którym głównym zadaniem i na długim etapie zmartwieniem to jest organizowanie właśnie środków. A najważniejsze, że ponieważ nie jest to tak, jak zauważyłeś, jest to temat misyjny, zwykle to jest gatunek misyjny, wobec czego zwrot z inwestycji, powiedziałabym, jest znikomy. Na czym zyskujesz? Na wizerunku. Jeżeli wchodzisz w temat misyjny jako inwestor, prawda, i taki dokument się powiedzie, bo powiedzmy w filmie fabularnym masz znacznie większą kontrolę, bo piszesz sobie scenariusz, a w dużej mierze, jeżeli chodzi o dokument, ten scenariusz się dzieje na planie, prawda? Można tylko zaplanować do określonego stopnia. Producent jest często scenarzystą? No wiesz, bardzo różnie to się naprawdę układa. Akurat no, w moim wypadku reżyserem. Ja byłam tak, ja, że tak powiem, funkcjonuję jako jedna osoba w dwóch osłonach, bo ja jestem i producentem, i reżyserem bardzo często. Tak było w BBC cały czas, a że tak powiem, przeniosłam to trochę na grunt działalności, prawda, jako osoba niezależna, jako tak zwany wolny strzelec. I muszę ci powiedzieć, że jest to ogromny akt odwagi i ja zresztą tutaj nie mogę nie wspomnieć, że tak naprawdę ten film o Ekwadorze, któremu tutaj poświęciłeś kilka ciepłych słów, powstał tylko i wyłącznie, że osoba kompletnie niezwiązana z branżą filmową, prezes firmy Kruk, pan Piotr Krupa, który ma firmę windykacyjną, kiedy ja się do niego zgłosiłam, powiedziałabym w jakimś akcie rozpaczy, bo już prawie się, wiesz, wyeksploatowały jakiekolwiek możliwości pozyskania tych środków. Uzbrojona wyłącznie w trailer, czyli w taką zajawkę, o czym ten film będzie i w bardzo długą rozbiegówkę, wiesz, w postaci mojego długiego monologu. Wiesz, ten pan, ten prezes podczas tego pierwszego spotkania na tyle przekonał się, że to jest po prostu wartościowy, właśnie misyjny temat, że zaproponował wkład w ten projekt, który nam natychmiast rozwiązał kwestię budżetową. Ale wiesz, to był strzał po prostu jeden na tysiąc. Tak, ale z reguły, tak. I, no, i oczywiście nie był, to było jego prawo i ja bym się zdziwiła, gdyby on takiego pytania nie zadał pod tytułem, co ja z tego będę miał. Więc ja brutalnie i bardzo uczciwie mu powiedziałam, że w sensie zwrotu inwestycji w postaci kasy, prawdopodobnie ta inwestycja mu się raczej na pewno nie zwróci. Natomiast to, co ja mogę ze swojej strony przyrzec, że to będzie bardzo solidnie zrealizowany dokument i na pewno będzie miał z tego satysfakcję i wizerunkowo, no to jest bardzo, że tak powiem... Mówimy o nim teraz. Tak, o nim to też mówimy, jest ważne. Tak. Fantastycznie. Tak. I no wiesz, to jest osoba w stosunku do której ja mam, wiesz, będę zawsze o tym pamiętać i on po prostu... No wiesz, to była w sumie jakaś fantastyczna wspólna przygoda, wiesz, osób z totalnie różnych bajek, wiesz, no tu prezes firmy windykacyjnej i tu, prawda, pani z BBC, wiesz, która robi film dokumentalny. O, zanim przejdę jeszcze do tego filmu o wodzie, jeszcze raz, to miałem zapytać, który z twoich dokumentów miał największą ekspozycję na świecie, w sensie był pokazany w różnych językach? Oj, wiesz co, trudno by mi było zliczyć, dlatego że jeżeli chodzi o BBC, no to tam myśmy dysponowali fantastycznymi możliwościami i powiedzmy premiera mojego filmu zawsze odbywała się na BBC, na drugim kanale BBC 2, czyli to była ta, prawda, krajowa premiera na rynku brytyjskim, no ale BBC jest mamut, wiesz, to jest moloch, potężna organizacja. W każdym kraju można zobaczyć dokładnie BBC. I w związku z tym mamy coś takiego jak BBC World i każdy z filmów, który ja zrealizowałam, kończył na BBC World. No a jeżeli mówimy BBC World, no to jest
granic, wiesz, to jest przedział 70-90 milionów ludzi na świecie to ogląda. Mhm. Więc wiesz, to było główne źródło, które, prawda, nabijało tą oglądalność, ale główny kanał, który nabijał oglądalność. Natomiast no, zawsze te filmy miały jakieś swoje objazdy festiwalowe, pokazy specjalne i tak dalej, mhm. i tak dalej. Więc no, tutaj nie mogę narzekać. Rzeczywiście, rzeczywiście myślę, że sporo osób na świecie różne moje filmy sobie obejrzało. Porozumieliśmy się, że wrzucimy trochę materiałów tak, oczywiście. Do naszego nagrania. Tak, na mojej stronie internetowej plus, zresztą są zajawki tak, różnych plus filmów. Plus linki, tak, gdzie można obejrzeć. Gdzie można obejrzeć, bo tak, to jest ważne. Tak. Serdecznie zachęcam do obejrzenia tego filmu, który się dzieje w Ekwadorze, o którym dużo mówiliśmy, ale przejdźmy teraz do tak, nowego projektu. No bo to tak, jest, już wytłumaczyliśmy, jak powstaje film. No wiesz, to jest ciężka, tak, żmudna praca, jest to, jesteśmy jest to, na etapie jest jakim? To, tak, dokładnie, więc wiesz, osoba mnie zawsze poniekąd z takim rozbawieniem usiłuje sobie wyobrazić, no wiesz, ktoś kompletnie nieznający, prawda, jak powstaje dokument, zasiada przed telewizorem, mhm. wygodnie oglądasz 60-minutowy film, i do głowy by mu nie przyszło, ile pracy, ilu ludzi, prawda, wchodzi w to, żeby taki dokument wyprodukować. Ten projekt ekwadorski zainspirował wybór mojego obecnego tematu. Temat jest w obwodzie, o wyzwaniach, które nas czekają w skali globalnej, związane z rosnącym niedoborem wody, z rosnącym kryzysem na wielu frontach. Muszę ci powiedzieć, że jak rozpoczęłam taki dogłębny research, to nawet ja nie miałam, osoba, która, ja się poruszam bardzo swobodnie w tych, wiesz, wydarzeniach bieżących i mam wrażenie, że naprawdę dużo wiem na wiele tematów, natomiast do głowy mi nie przyszło, jak poważny jest to kryzys, jak mocno zaawansowany, jak siedzimy globalnie na tak zwanej beczce prochu i że ten kryzys uderzy w nas w taki sposób, w jaki po prostu nie mamy pojęcia i nie pozbieramy się. I nie mamy to pojęcia, nie znaczy, jak szybko to się wydarzy. Jak szybko, mhm. dokładnie. Wydaje nam się, że to będzie jakaś tam 2030 rok, kiedy już właściwie co druga osoba będzie cierpiała na niedobór pitnej wody. No, 2030 to jest za rogiem, to jest za chwilę, wiesz, mhm. w skali tego, jak dziś pędzi czas, wiesz, jak pędzimy do przodu. To nie jest film, który ma na celu straszenie, bo to nie będzie film na pewno, który będzie jedynie, prawda, straszył, malował czarne scenariusze i tak dalej. Jeszcze jest nadzieja, ale to jest naprawdę ten ostatni moment, żebyśmy po prostu globalnie spięli szeregi, spięli wspólne siły i naprawdę w tej dziedzinie zaczęli działać bardzo energicznie, bo o ile w Ekwadorze jest, prawda, tam jest ten temat ropy, o ile bez ropy możemy żyć, będzie ciężko w związku z naszymi zwyczajami i sposób, jaki wszystko to, z czego dziś korzystamy, poziom dobrobytu w naszej części świata i tak dalej, jest związane i oparte na ropie, ale no, załóżmy, tej ropy nie ma, jesteśmy w stanie, ja do końca wierzę w jakieś umiejętności przystosowania się naszego gatunku. Natomiast woda to jest życie. Wody nie zastąpisz niczym. Mhm. I wiesz, i ten wąski tor myślenia, ten kompletny brak wyobraźni większości, brak refleksyjności, taka bezrefleksyjność, z czego to wynika? Również z braku edukacji i z tego, że się nie wie. I stąd, wiesz, ten film, no jego zadanie znowu, jak gdyby jest to temat misyjny. Misyjne krzewienie wiedzy na i temat. I przede wszystkim podniesienie świadomości, mhm. zasygnalizowanie tych wszystkich niebezpieczeństw, które w tej chwili i wyzwań, z którymi, prawda, stoimy oko w oko. Wiesz, ja mogę tylko naświetlić problem, pokazać i oddać to w ręce mhm. decydentów, prawda? Bardzo proszę, tu macie dowody, tu jest przykład, działajcie. Tak. A wystarczy wejść na stronę tak. ONZ-u, na water.org. Wiesz, że temat wody dokładnie. Jest mi bardzo bliski, bo sam pracuję nad technologią odsalania wody. Tak. Jutro najprawdopodobniej lecę do Korei, jeśli nie jutro, to w piątek, to więc ci jest bardzo blisko. Znam bardzo dobrze. I teraz tam między innymi jest jeden z większych takich akceleratorów, który się zajmuje tymi social impactowymi tematami. Jak patrzymy na zgłoszenia, to jest bardzo dużo nowych, młodych technologii, które mają służyć temu, żeby oczyszczać wodę, tak. odsalać wodę i tak dalej, więc
jest też nadzieja w tych młodych ludziach, w innowatorach, że z jakąś pomocą przyjdą. Mi się wydaje, że w tym pokoleniu jest znacznie większa świadomość, wiesz, tych zagrożeń, niebezpieczeństw, co prawdopodobnie wynika z tego, że w nich jest taki, budzi się organiczny lęk, wiesz, taki atawistyczny wręcz lęk o przeżycie, że mają chyba to młode pokolenie, ma doskonałą świadomość tego, co my im zostawiamy w ogóle w spadku, wiesz, ile po nas sprzątania będzie, wiesz, że tam palszy sprzątanie, ale żeby jeszcze coś z tej planety wykrzesać, prawda, żeby można było na niej żyć normalnie, bo no, taka jest prawda, omówmy się szczerze. Bo... A teraz wróćmy do wody. Na jakim etapie jesteś tym projektem? Bo na etapie, wiesz, znaczy generalnie oczywiście, tak jak wszystkim na świecie, również COVID mocno tutaj zamieszał i ja zaczęłam pracę nad tym filmem tak już naprawdę, na poważnie od początku roku obecnego. Byłam bardzo mocno zaawansowana, jeżeli chodzi o wstępny development, o research, no i po czym przyszedł COVID i to wszystko mocno wyhamowało. Do tego stopnia, że musiałam zmienić koncepcję pierwotną, ale to prawdopodobnie by tylko na dobre filmowi, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja generalnie mam go w głowie, wiesz? Ja już wiem, jak go chcę opowiedzieć, już takie ogólne zarysy, powiedziałabym ogólne zarysy narracji i tak dalej. No w tej chwili, jak nie wiadomo, o co chodzi, co mnie najbardziej wstrzymuje, no to chodzi o pieniądze. Jestem na etapie poszukiwania środków, prawda, kto by taki film chciał sfinansować, wspomóc. No i będziemy o tym mówili szeroko, więc... Tak, czy całościowo, czy może to w końcu powstanie jakieś źródło finansowania patchworkowe, prawda? Czy jakiś crowdfunding na przykład? Słucham? Crowdfunding, czyli... No zobaczymy. No w każdym razie, co ja mogę zaoferować? Wiarygodność własną, to co zrobiłam do tej pory, no i kolejne przyrzeczenie, że to będzie kolejny projekt, w którym ja dam z siebie wszystko. To na pewno. I apelujemy do tego, że jeśli ktoś jest zainteresowany, to Ewa ma przede wszystkim bardzo fajną swoją własną stronę, gdzie są oczywiście wszystkie linki do filmów, ale można się skontaktować bezpośrednio i Ewa jest bardzo responsywna. Także zachęcamy do kontaktu. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że bardzo fajny rok, ten 2020 dla Ciebie pod kątem wyróżnień w kategorii ochrona praw człowieka, bo to szok. Niesamowite, bo z dwóch miejsc, tak? Z jednej strony na wyróżnienie nagroda z Amnesty International, a z drugiej strony mówimy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który dał Ci taką całościową nagrodę. Fantastyczna sprawa, że to się zbiegło, ale tak jakby mnie to nie dziwi, bo ta misyjność kierunek, który obrałaś, no jest... Wiesz, dziękuję Ci. To było niesamowite pod różnymi względami. Przede wszystkim, no szczęśliwie mi to dopadło jeszcze przed COVID-em, więc miałam komplet gości i na jednym wręczeniu nagrody i na drugim. I to było cudowne mieć wokół siebie tyle wspaniałych, życzliwych mi osób, przyjaciół, znajomych, którzy ze mną byli i podzielili ze mną ten niezwykły wieczór. A Kamil Wyszkowski był między innymi... Kamil Wyszkowski zrobił laudację tak, na mój zrobił temat. Laudację, tak, zrobił laudację, a Kamil Wyszkowski był naszym gościem, więc też zaraz udostępnimy tu filmik, bo to jest facet, który też... I powiem Ci, że to są takie momenty, wiesz, kiedy dopadają Ci takie wyróżnienia. Zresztą obydwa spadły na mnie jak przyjemny grom z jasnego nieba. Kompletnie się nie spodziewałam. Ale to są takie momenty, które w jakiś sposób... wiesz, znajdujesz potwierdzenie słuszności kiedyś obranej drogi, która momentami się wydawała zwariowana, momentami miałaś nawet momenty zwątpienia, zniechęcenia. I w momencie, kiedy przychodzi taki dowód uznania, za co zrobiłaś, co zresztą ja podkreśliłam i w jednym i w drugim przypadku, że to nie jest tylko nagroda dla mnie, to jest nagroda, z którą ja się z wielką radością podzieliłam, z tymi wszystkimi osobami, które pomagały w realizacji każdego z tych projektów, ale przede wszystkim z radością podzieliłam się ze wszystkimi moimi bohaterami filmu, bez których zgody, udziału nigdy te filmy by nie powstały. A wiesz, udział to jest kwestia zaufania, prawda? To jest kwestia zawierzenia, że nie opowiesz kłamliwej historii, że przedstawisz wszystko w rzeczywistym świetle, więc powiem tak, w dobrym momencie te dwa wyróżnienia przeszły. Fantastycznie. I niech to będzie taka klamra. Ja jeszcze raz podkreślę, powstaje film o wodzie. O wyzwaniach związanych. Tak. O nas wszystkich w kontekście. Statystyki są przerażające. Co dwie minuty umiera dziecko na najczęściej biegunkę, która wynika z tego, że dzieci piją po prostu wodę zakażoną fekaliami. Tak. 2 miliardy ludzi nie ma dostępu do
do pitnej, czystej wody. Za kilka lat połowę populacji będzie miała ograniczony dostęp do wody. Jest to jedna z największych takich wąskich katastrof, które nas po prostu czeka. I Ewa pracuje nad super trudnym społecznie tematem i też jest wyzwaniem dużym biznesowym. Także trzymamy kciuki, apelujemy do tego, żeby wspierać. Bo ja, wiesz, z tym merytorycznym, z tym zawodowym, to ja sobie poradzę. Najważniejsze, żebym mogła wystartować i po prostu ruszyć, a potem to się wszystko ułoży. To... Mam fantastyczny zespół, świetnie to się wszystko zaczyna układać i ja jestem pełna dobrej myśli i mam jakieś takie, nie wiem, metafizyczne zaufanie, że te środki się gdzieś znajdą i że znajdę to wsparcie. Fajnie. To covidowego żółwika na koniec przybijamy. I dzięki bardzo za spotkanie. A Tobie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli podoba Ci się mój podcast, obserwuj ten kanał. Dzięki temu nie ominą Cię kolejne rozmowy z osobami, które zmieniają świat na lepszy. Możesz mnie znaleźć na Spreakerze, Apple Podcast oraz Spotify'u. Zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału na YouTubie, gdzie znajdziesz również materiały wideo. I polajkowania fanpage'a, na którym publikuję impaktowe informacje z całego świata. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.